Zapisz 29 setnych jako ułamek dziesiętny. Zacznijmy od przepisania tej liczby jako ułamka zwykłego i zastanówmy się nad wartościami dziesiętnymi na poszczególnych pozycjach. Powinno nam to pomóc w zapisaniu tej liczby w postaci dziesiętnej, czyli jako ułamka dziesiętnego. Możemy zacząć tak: 29 setnych to to samo co 20 setnych i 9 setnych. Rozbiliśmy w ten sposób ułamek 29 setnych na dwa mniejsze, przy czym podzieliliśmy licznik 29 tak, żeby każdy z tych ułamków odpowiadał innej pozycji dziesiętnej. Dwójka na pozycji dziesiątek, czyli 20 setnych i dziewiątka na pozycji jedności, czyli 9 setnych. Teraz możemy uprościć ułamek 20 setnych, jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez 10, co jak wiecie nie zmienia wartości ułamka, więc bezkarnie możemy to zrobić. To się równa 2 dziesiąte plus 9 setnych. 9 setnych raczej uprościć się w jakiś sensowny sposób nie da. No i mamy poszczególne miejsca dziesiętne zapisane niezależnie od siebie. Tu są dziesiąte, a tu są setne. To się równa 2 dziesiąte, dziesiąte części jedności i 9 setnych, setnych części jedności. Jeżeli wiemy już, co się znajduje na każdym z miejsc dziesiętnych, to możemy zapisać ułamek 29 setnych w postaci dziesiętnej. Liczba w postaci dziesiętnej zapisana jest tak, że po prawej stronie jedności zapisujemy przecinek, a po prawej stronie przecinka dziesiąte części jedności. Na następnej pozycji setne, potem tysięczne i tak dalej. Zróbmy w ten sam sposób jeszcze jedno zadanie. Na przykład 53 dziesiąte. Jak poprzednio, każdą z cyfr występujących w liczbie w liczniku zapisujemy jako oddzielny ułamek, czyli to się równa 50 dziesiątych plus 3 dziesiąte. Znowu możemy uprościć jeden z tych ułamków. Licznik i mianownik tego ułamka możemy podzielić przez 10, otrzymamy wtedy 5 pierwszych dodać 3 dziesiąte. No, i znowu mamy osobno zapisaną każdą z wartości znajdujących się na poszczególnych pozycjach dziesiętnych w tej liczbie w liczniku. Osobno jedności i osobno dziesiąte części jedności. Innych wartości dziesiętnych w tej liczbie nie ma, albo inaczej mówiąc, są one równe 0. Czyli to się równa 5 jedności, 5 pierwszych to 5 jedności, dodać 3 dziesiąte. Zacznijmy zapis dziesiętny od przecinka. Od razu po lewej stronie przecinka znajduje się miejsce jedności, możemy wpisać piątkę, mamy 5 jedności. Od razu po prawej stronie przecinka znajduje się miejsce dziesiątych części jedności. Wpisujemy trójkę, bo w naszym ułamku mamy 3 dziesiąte: 5 i trzy dziesiąte, albo można też przeczytać 5,3. Jest równe 53 dziesiąte.